Lewicy Demokratycznej podjął decyzję, że przewodniczący partii będzie wybierany w głosowaniu powszechnym. W głosowaniu powszechnym to znaczy albo przez specjalny program zainstalowany w internecie, albo drogą korespondencyjną. Każdy członek SLD otrzymał dwie możliwości do wyboru. Jedni głosowali za pomocą internetu i tą liczbę, którą Państwo widzą, 13 725. To oznacza, że tyle członków i członkiń SLD zdecydowało się wziąć udział w głosowaniu przez internet. Zwracam Państwa uwagę, że to jest liczba większa niż liczba członków wielu partii politycznych w Polsce. A do tego dojdzie jeszcze kilka tysięcy osób, które zdecydowały się głosować za pomocą specjalnej karty drogą korespondencyjną.